Kurde, tu stał mój rower. Zapomniałem, że go pod szkołą stawię. No ja... Aj, tu łapa zębię. Jak będę, znaczy będziemy, bo towarzysz Olaf też jedzie, to powiemy. Dobra, słuchajcie, musimy iść w inną stronę, bo tutaj nie ma wody. Tutaj nic nie ma. No patrzcie to, jaka elegancka tama. Dobra. Zaraz lepiej. Na nowo muszę rozłożyć wędkę. O, co tu się stało? Dobra, naprawiło się. Znajdziecie łatwiejsze miejsce, ale tutaj jest pozalewane, bo ja na to drzewo normalnie wchodziłem. No, teraz lepiej rzucam na drzewa, dobra, spójrzmy tutaj. To jak coś, to jest ta sama rzeczka, z której był ostatni film, po prostu jesteśmy na innym odcinku. Miejscuwa, chłopie, idziemy tam. Wow, ale to jest... Dobra, wiecie co, ja złożę tą wędkę. Nie no, chyba tędy nie przejdziemy, co? Miałem wędkę złożyć. Dobra, jesteśmy. O, super. A tu jest lepsza rzeka o wiele. Ale ślicznie. Ach, sto. Najgłupszego filmiku na moim kanale. Aha, ludzie, jak wiecie tutaj, 1000 subskrypcji. Kurde. Nie wiem, czy mi coś przywaliło, czy goniło przynętę. Patrz. Wow. Ten kołowrotek trzeba wymienić, ponieważ muszę go wymienić ze względu na to, że... Nie, że tą żyłkę też trzeba wymienić. Wszystko trzeba wymienić, nie? Amatoria. Jest pierwsza ryba, fajowo. Jeśli były. Spróbujemy temu zaradzić. Jakby się czuje. Jak komuś chce się to oglądać, to ja nie umiem łowić pstrągów. Nie potrafię. Te trzy moje pstrągi, no dobra, no dwa w Polsce, jednego za granicą, żebym ręką wyjął spod skały. O! Zielsko! No to nie umiem po prostu. Te dwa pstrągi to przez przypadek złowiłem tutaj. Na pewno są tu ryby, bo te dwa pstrągi, o których mówię, złowiłem dokładnie na tej rzece. Ale co z tego, jak to było chyba z rok temu? I przez ten rok te to. O nie! O. Jakby ktoś się pytał, czy Janek umie łowić pstrągi, no przestań! Co ty robisz? Jakby ktoś się pytał, czy ja umiem łowić pstrągi, to nie, nie umiem. Mam ze sobą jeden plecaczek, w którym są dwie paczki przynęt, nożyczki, wypychacz i wędkę. Pełka przynęt jeszcze z jakimiś woblerami, obrotówkami. To jest piękna, przeźroczysta woda, po prostu tak ładnie to widać. No to może nie będzie tego widać, bo pierwsze to czym nagrywam, to nawet nie GoPro nie jest. Jest po prostu cudownie. To tylko, że tu za bardzo ryb nie ma. Nikt się tą rzeką nie zajmuje. To jest dzika rzeka po prostu. Powiedzcie, czy ja za szybko zwijam. Czy to wolniej się jakoś zwija, jak muszę trochę krzyczeć do tej kamery, bo ta kamera... Nie mam mikrofonu, to jest po prostu kamera. Do niej krzyczeć, żeby cokolwiek się... Nie... O, czekaj się. Ja myślałem, że to ryba. Tylko poczułem to. Już ryba.
Wejdźmy na tą sprawę, tylko tam jest tą inną, tą. Nie chce mi się tam iść, stamtąd był ostatni film. W sumie moglibyśmy, ale skoro tutaj jest taka wysokość wody, to tam będzie o wiele mniejsza. Ja myślę, że tam w ogóle teraz wody nie masz, tam płynie jakiś malutki stołnie, czego ta woda tam była potąd, dosłownie. Ja mogłem tam sobie stanąć spokojnie. Nie no, chyba obławianie ciągle jedno nie umie... No znowu, patrz! Kurde, odczepiło się. Dobra, ciszej. Tego jest tutaj mnóstwo po prostu. Tak, wywal to gdzieś daleko. Chcę iść na grabówki na metodę. A ja nie umiem łowić ptogu. Dobra, no na 99,9. Idziemy. Tutaj nie. Się no tam da, pierdziu. Dobra, idziemy dalej. A nie, to nie będzie ostatni odcinek z pstrągu. Mówiłem potokowego pstrąga. To ani zdjęcia, ani nic, ale ważne jest to, że trzymałem go w ręce, wypiłem go, wyskoczył od razu, nie ma zdjęcia, nie ma nic, dziękuję, może tym nie wiem. Uważam to, że... Dobra, ja tu uważam za koniec łowienia. Fajnie, że nic nie złowiliśmy. Niech te pstrągi złośliwe.